Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Foszmańczyk wymusił faul Nigeryjczyka. Tak jeszcze raz, czy dwa w środku pola przy Wienik Bekeme. To się może skończyć kartką, a teraz błąd Trzywacza. Uciekł mu Wójtowicz, będzie okazja! I będzie gol! Piękny gol Feliksa. 1-0 dla gospodarzy. No, teraz zrobi nam się mecz. Nie mamy co do tego wątpliwości. Kapitalne dośrodkowanie. Widzieliśmy, mówiliśmy o tych możliwościach ofensywnych prawego obrońcy Ruchu. Wójtowicz świetnie, ale jeszcze lepiej, no, Feliks, no popatrz, złożył się do tego naprawdę gol godny chyba ekstraklasy. Jarok się zabiegł, tu wycofana piłka, nie miał szans tak naprawdę. No, wolej, bardzo silne, z bliskiej odległości uderzenie. Trafił idealnie. Biegański bezradny nawet. Tak, siła tak. Tego strzału, tuż, zobaczmy, dobry metr od słupka. Bardzo bliska odległość, żadnej opcji na obronę, wydaje mi się. Ale też to nie była taka wcale łatwa, wygodna piłka do zdobycia gola. Świetnie Feliks. Pomocnika Brukbetu, a teraz Szczepan odgrywa. Jest szansa zagrać z pierwszej piłki. Udaje się, pierwsza akcja Monety. Moneta! I 2-0, wejście Smoka Łukasza Monety, Ruch Wisła. 2-0, ależ to zagrali. Już naprawdę wyśmienita akcja, tutaj naprawdę nic nie można zarzucić, wszystko w tempo, wszystko dokładnie, wszystko... Gestów trenerów Sobolewskiego, Zająca, tylko czy to pomoże, no kontra rozegrana wzorcowo, został Moltenis, cały czas tutaj pilnował Szczepana, ale tutaj nie było chyba przez sekundę takiego pomysłu w głowie Łukasza Monety, by podawać, on chciał tę akcję kończyć sam i zrobił to. Szczepan, wycofana piłka później tutaj bodajże chyba do Sikory, mam wrażenie, że to chyba on zagrywał, prostopadłą piłkę, właśnie prostopadłe podanie do... Jeszcze miał to na rękawicy Mikołaj Biegański.